Słuchajcie, co mnie spotkało przed chwilą. W ogóle widać, że jestem cała mokra. Nieważne, piję magnez. Byłam właśnie w przychodni po odbiór, właśnie schowałam po odbiór mojego implanta, którego mam tu. Jest to moja antykoncepcja, jakby ktoś pytał. Nazywa się Nexplanon chyba, poczekajcie. Nexplanon, tak, nazywa się Nexplanon. Mam go od 2009 roku, zmienia się go co 3 lata, czyli zmieniałam w 2012, 15 i teraz 18. I co? I właśnie byłam już, ustawiłam wizytę na 3 maja, idę na 9, chyba bodajże 10, o ile się nie mylę, bo wszystkie już wizyty muszę, słuchajcie, zanotowywać, bo już mam ich teraz tyle i się coś dzieje troszeczkę, zaczyna się ruszać powoli na moim adresie. Był wczoraj tynkarz, pan tynkarz, także już po jednej wizycie. Nie wiem, kiedy teraz będą wjeżdżać, słuchajcie. W kalendarzyku oczywiście zanotowuję tutaj wszystko, wszystko, każda wizyta. Proszę bardzo, karteczki, słuchajcie, z wizytacjami, karteczki z hasłami, z notatkami. Zobaczcie, dzieje się, także sporo, sporo się dzieje, muszę aż wszystko notować. I co? I byłam właśnie odebrać, w sumie bardzo szybko poszło, słuchajcie, weszłam do apteki, znaczy najpierw poszłam do przychodni, do GP, po odbiór recepty, z receptą poszłam do pierwszej apteki, która jest tuż przy przychodni, poczekałam chyba z 6 minut, jakoś tak. Odebrałam od razu, słuchajcie, implanta, mam go już w domku i co? I trzeciego idę z nim na wymianę, czyli wyjęcie tego i włożenie nowego. To będzie co prawda 2 dni po terminie już implanta. Mam nadzieję, że to nie będzie tutaj w żaden sposób jakoś oddziaływać, będę musiała się dowiedzieć. Więc to tak. I słuchajcie, co mnie spotkało? Spotkało mnie to, dwie minuty Wam mówię, co mnie spotkało, znaczy wstęp. Spotkało mnie to, że chciałam nagrać Wam kontynuację vloga, chciałam się odezwać tam z apteki, bo tam była taka fajna maszyna taka, takie siedzące coś, tu trzymacie się za ręce, tu jest do sprawdzania pulsu, ciśnienia, Wasze BMI, wszystko, tam Wam wszystko mierzy, Was wzrost, wszystko, wszystko. No i co? I chciałam Wam pokazać moje wyniki, jakie są idealne. Wszystko było w normie, jeżeli chodzi o jakieś witaminy. Chociaż tutaj to się dziwię, bo w sumie nie biorę żadnych witamin. Poza tym, że piję właśnie sobie o wapno, magnez i multivitaminę z tych takich tych tabletkach rozpuszczających. Ale to przecież prawie żaden suplement chyba, co? Taki dodatek bym rzekła. Ach, to kwaśne. No i wszystko wyszło, że w normie. Wszystko mam w normie. Chciałam właśnie Wam włączyć ten nagrywanie i Wam pokazać. Się okazało, że wyskoczyło mi błąd nagrywania. Słuchajcie, błąd nagrywania, ostrzeżenie. No rozumiecie? 3 razy wchodziłam i było to samo. Ja po prostu nie wiedziałam, co się stało. Mówię, nie, no po prostu po telefonie. Jeszcze tylko tego mi brakuje. Ale na szczęście wyłączyłam telefon, włączyłam i jest ok i nagrywam. Nie wiem, czy też tak miałyście, jak miałyście, jeśli ktoś tutaj z Was, nie wiem, pracuje w telefonach, w jakimś serwisie, to dajcie mi znać, co to mogło być, bo żebym wiedziała już na drugi raz, co zrobić i od czego to, nie wiem, może od deszczu, bolało? Nie wiem. Rozmawiałam też z mamą, więc trochę trzymałam ten telefon na deszczu, ale niby jest wodoodporny, więc ja nie wiem. W każdym razie działa, więc super. Ja dalej tu przyglądam się temu cudowi, tutaj co leży koło mnie, jeszcze nie poukładałam tych rzeczy, słuchajcie, z Eveline. Zaraz będę to czynić, będę musiała odłożyć, co jest do czego, z czym się ma zjeść. No i jeszcze Wam tylko pokażę, bo wstąpiłam do Homebergansa, a zaszłam, słuchajcie, szłam po piersi udka z kurczaka i po papier toaletowy i ręcznik papierowy. Przyniosłam co prawda ręcznik papierowy i papier toaletowy, ale zamiast udek, przyniosłam to. No, przyniosłam to. I jest to Slide Lightbox. Tada! Mam nadzieję, że to będzie podświetlone, bo jest napisane Lightbox, także myślę, że tak. Jest zapakowany, więc nie mogę Wam pokazać. Też jestem ciekawa bardzo, jak to wygląda, ale nie otwieram. Takie mamy opcje zmian tych slajdów. Tak to wygląda. Pokazuję tym, które będą zainteresowane. Jest to fajna opcja dla nastolatki i nie tylko, bo ja sama bym tego mogła użyć. I zmieniacie te slajdy tutaj poprzez właśnie wkładanie, tak jak to tutaj widać, te tabliczki się wkłada.
10 właśnie dołączonych slajdów i zakupiłam to Claudii, dlatego że będzie to fajnie wyglądało na jej biurku. W ogóle już widzę nawet u niej ten hashtag YOLO, yo, ona zawsze taki yo, wiecie o co chodzi. No, albo te hello jest fajne, adventure też jest fajne, cocktails jest fajna opcja do, bym to widziała bardziej w kuchni. YOLO, fajne, dream to bardziej bym wstawiła w salonie lub w sypialni. Love również, party to ogólnie dostępne i pasujące. Smile na co dzień, good vibes only też. I bar, no to nie wiem, gdzie bym wstawiła. No, także takie fajne coś i słuchajcie, 3 funty. 3 funty w Homburgansie, byłam w szoku, naprawdę polecam. Bardzo fajny gadżet dla nastolatki na biurko. Klaudia ma właśnie takie biurko i myślę, że to będzie fajnie, fajnie się komponowało. No, jeszcze podświetlane. Także super, mega się cieszę, a że ci Tomek przyjeżdża, to od razu mu dam. Ale głupia, zapomniałam, że on ode mnie jedzie prosto do, na lotnisko, więc nie będzie jechał do domu. O tym zapomniałam. Ale cóż, co się odwlecze, to nie ucieczę. Za 2 tygodnie się zobaczę z dziećmi. Tomka to wtedy przekaże do Klaudii. No, taka situation. Ciekawe, czy się Oliwce spodoba, ale nie wydaje mi się. No, i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Zaraz wchodzę na maila, przejrzeć i odpisać na wiadomość Eveline. Ogarniam te kosmetyki, tak mnie korci, żeby przyjść z live'em, słuchajcie, ale nie przyjdę z live'em, bo dodałam Wam dzisiaj filmik. Mam już na jutro, mam już na pojutrze. No i dalej będę nagrywała testy, więc też tego sporo będzie. Jeszcze też w zanadrzu chcą przyjść, słuchajcie, z albo z rozdaniem na 5000, albo z konkursem. Jeszcze nie wiem, ale wolałabym konkurs. Ja lubię strasznie, jak ktoś coś może się wykazać, zrobić, a nie tylko tak, wiecie, dawać, rozdawać, bo to każdy lubi dostawać, wiadomo. Pika mi czas. Chyba to znaczy, że już mam za dużo miejsca. Więc ja zgrywam moje pliki. I hejo, hejo, witam Was serdecznie. Witam się z Wami 28 kwietnia, dzień tygodnia, sobota. Dzisiaj znowu miałam taki malutki, znaczy nawet to nawet nie był babski wyskok, tylko jechałam z Oliwią i z Oliwii koleżanką do Stoku na mini shopping. W sumie bardziej Oliwia z koleżanką, tak urodzinowo sobie, a ja polatałam w międzyczasie za swoimi rzeczami. No i co? I będę chciała tym tutaj holikiem, bo to będzie holik, bo nie jest tego dużo, będę chciała zakończyć vloga, którego zaczęłam nagrywać Wam bodajże chyba w piątek, tak mi się wydaje. Był wczoraj Tomek, dzisiaj rano pojechał, poleciał, wręcz jest już w Polsce, także no będzie tęskno, ale już niedługo i tak się zobaczymy, bo on wraca pierwszego, komunie mają 5, czyli w tym weekend, co będzie 5, tam chyba, czy 6, 7, 8, jakoś tak, mam nadzieję, że albo w sobotę, albo w niedzielę się zobaczymy. Nagestykulowałam się i już wystarczy. Przejdźmy teraz do hola, pokażę Wam, co kupiłam i co, i tak jak mówię, i tym czekajcie włos. I tym zakończymy holem właśnie vloga. Tak jak powiedziałam, rzeczy, jakie zakupiłam w The Body Shopie, słuchajcie, są tutaj dwie rzeczy. Jedna była jeszcze z Bliss, tam gdzie są Bomb Cosmetics, ponieważ Oli kupiła jeszcze sobie, znaczy ja kupiłam Oli, ona wybrała sobie jeszcze bombę do kąpieli, którą zabrała ze sobą, bo jeszcze ja, jak wróciłam, ona pojechała jeszcze z koleżanką tutaj do Sainsbury'ego sobie. Co zakupiłam w The Body Shopie, słuchajcie? Zakupiłam banana. Nourishing shampoo. Nie lubię tego słowa wymawiać. Szampon do włosów normalnych oraz suchych. Banana. Przepięknie pachnie bananem, słuchajcie, po prostu. I w sumie to mnie przekonało. No przepięknie, ja już miałam coś bananowego do kąpieli, uwielbiam zapach banana pod prysznicem, w łazience, w wannie. Także mam nadzieję tylko, że będzie wydajny. Więc to jest rzecz pierwsza i cena chyba 6,50. I drugą rzecz kupiłam sobie to samo co Oli. I jest to, słuchajcie, Strawberry Bath Bomb. Czyli bomba taka malutka do kąpieli, truskawkowa. Synek, nie czaskaj. To są te rzeczy w The Body Shop. Teraz co zakupiłam, poczekajcie, żeby mi się to nie popićkało wszystko. Co zakupiłam u Janka, zaszłam do Janka oczywiście, a u Janka promocja. Bardzo mi się ta promocja nawet podobała, gdyż dotyczyła ona wosków i samplerków i 10 sztuk, za 10 sztuk tego lub tego, tam były do wyboru jakieś zapachy, bo nie cały asortyment, za 10 funtów, więc kupiłam 10 sztuk. Wszystkie.
Przepraszam, Tomek właśnie dzwonił. No, także już Wam pokazuję, nie wiem na czym skończyłam, ale mówiłam Wam, że chyba wybrałam 10 zapachów i że tutaj nie wybrałam nic z najnowszej kolekcji, ponieważ to nie obejmowało tejże promocji. Już Wam pokazuję, co wybrałam. Więc mam 2, 4, 6, 8, 9 wosków i jeden sampler. Sampler Tobacco Flower. Bardzo ładny zapach. To jest taki obrazek, jakby co polecam. O tym samym zapachu wzięłam aż dwa woski, bo bardzo mi się podoba. I dawno o nim zapomniałam i ja nie wiem, dlaczego nie kupowałam. Także to. Następny zapach, leżały aż dwa, w sumie dwie sztuki. Oczywiście mój ulubieniec, Riviera Escape. Uwielbiam. Następny zapach to Black Plum Blossom, czyli kwiat wiśni. Bardzo też ładny zapach. Tu oczywiście są wszystkie te, które ja już używałam, więc ja mogę je Wam z czystym sumieniem polecić i zagwarantować, że są trwałe. White Tea. Ten zapach wzięłam tutaj do przedpokoiku. Bardzo, bardzo fajny, taki świeży. Bardzo znowu ładny zapach Ginger Dusk. To jest z tej takiej znowu serii. Fajny, taki orzeźwiający. Trochę czuć imbirem, trochę jakby cytryną. Taki przełamany zapach. Dalej dwa, znowu dwie sztuki, dlatego że bardzo lubię ten zapach i to jest, słuchajcie, Honey Glow, synek. To jest Honey Glow, przepiękny zapach, ja Wam zawsze mówiłam przy tym zapachu, że mogłyby być takie perfumy. Także dwa takie woski i ostatni zapach to jest Orange Splash. Nic innego jak zapach wyciśniętego pomarańcza. Więc takie oto zapachy zakupiłam w Janki. Za chwilę sobie je tutaj układam i może tutaj pozmieniam coś w kominku, może właśnie pozamieniam. Dalej co zakupiłam w Funciaku. W Funciaku zakupiłam dwa picia. Dzisiaj właśnie widziałam na Instastory, tak, na Instastory, że Asia też zakupiła właśnie te aloesowe wody, tylko ona miała chyba z tego King coś tam. Także się śmiałam się, dlatego że ona wstawiła, że to pije. No, ona piła Kinga, a ja taką normalną, ale właśnie też tą z truskawką. Także się uśmiałam, pijemy dzisiaj to samo. Więc dwie wody aloesowe, bo były dwie za funta. Purina One, wzięłam dla kociaków taką karmę. Co dalej? Zapach. Pierwszy raz go kupiłam, słuchajcie. Dettol All in One. Taki cytrynowy odświeżacz i tak dalej. Neutralizator. Tu wzięłam dzieciom do lunchboxa Nesquik. Nestle, te takie kanapeczki. Pokaż. No, takie batoniki. No. I dwie ostatnie rzeczy to Attack Snack, Ataka Snack, czyli Snack Attack, ja zawsze mówię Snack Attack, także... Attack Snack. No, Attack Snack. No i to są wszystkie zakupy, słuchajcie, z Poundlanda. To, co udało mi się kupić. Przejdźmy dalej. Dalej mamy kolejną torbę. Czekajcie, bo tak patrzę, którą tutaj się przesypywać z paragonami. Są paragony, a tą sobie zostawię na śmieci. Czy jest tu jakieś coś rabatowego? Poczekajcie, 10% off. Nie procent, tylko... Przerwałam. Ale dobra, mam 10 funtów off przy następnych zakupach, także to się może przydać, oczywiście w The Body Shopie. Teraz przechodzimy z jedną rzeczą, słuchajcie, cudowną jedną rzeczą, jaką udało mi się wyrwać w New Looku, z czego nieziemsko się cieszę. Nie wiem, kiedy mi się przyda, może jak na basen sobie pojedziemy z Tomkiem i z dziećmi, zobaczymy, albo w ogóle na wakacje. Zabiorę, nie przymierzałam, wzięłam na oko, wzięłam w ciemno i wzięłam większy, bo jakoś dziesiątka wydawała mi się być małą. Mam nadzieję, że nie będzie za duży na mnie. Taki strój kąpielowy, słuchajcie, tak on ma wyglądać. Piękny kolor, ja jeszcze nie miałam takiego koloru i taki, o, taki wycięty, wiecie, jak topik w sumie, jak taka bluzeczka bardziej niż jak stanik, ale bardzo mi się to spodobało, spodobało mi się to tutaj u góry. O, to tutaj mamy takie podszyte, jakby widzicie, takie wkładki jakby od stanika właśnie. I to jest właśnie cały strój kąpielowy, słuchajcie, z takiej jakiejś Holiday Shop. O, taka metka, teraz były przecenione. Jego regularna cena to 14,99 za sam stanik, ja dałam funtów 3. Wcześniej był na 6, 6 jest przekreślone i kosztował 3, czyli z 15 na 3. Taka promotion.
Czekaj, kochanie, i dobrałam sobie majteczki. Majteczki też wzięłam większe. Takie rzeczy. Co? Pokazuje się, kochanie, takie rzeczy. Gacy mówi, nie pokazuje się stroju kąpielowego. Jak nie? Są dziewczyny, co nagrywają try on normalnie, haul. I do tego takie gadki, znowu tutaj z tą taką, wiecie, z tym takim czymś, o, z tym takim, nie wiem jak się to nazywa, nie będę łamać języka. I gadki były, słuchajcie, przecenione z 8,99, czyli z 9 funtów na 3, a z 3 na 1. No przecież, dziewczyny, ja się dzisiaj aż uśmiałam, pani na kasie nie uwierzyła i puściła mi oczko, powiedziała, że po weekendzie, w poniedziałek, od poniedziałku znowu mają wysyp jakichś tam rzeczy, będą promocje. Także słuchajcie, taki strój za 4 funty z funtów, 15 i ile to było? 24, czyli i 9. 15 i 9, 24 funty, zapłaciła funty 4, czyli 20 zaoszczędziłam. Po prostu żyć nie umierać. Teraz zakupy z Primarka i to już będzie koniec. Co zakupiłam? Coconut Crush, nowe świeczki, przypominające mi bardzo... Co to mi przypomina? Coś mi to przypomina. Nowy zapach też jest u Bianchi Candle, taki ten coconut coś tam, ten w tych nowych, w najnowszej serii. Także zobaczymy. I tych nie miałam jeszcze. Także podgrzewacze za funta. Rzeczy kolejne, rzeczy jakie wybrałam dla Was na rozdanie, jakie, z jakim do Was przyjdę. Coś się poczochrałam, słuchajcie. Taki choker, ja nie wiem czy coś będzie widać, taki choker pomyślałam, że na wakacje, słuchajcie, właśnie do stroju czy coś. Taki o, albo do jakiejś bluzki, do koszuli, jak będziecie miały odpięty tutaj kołnierzyk, wiecie o co chodzi. Myślę, że fajno, jest na takiej, on jest na takiej, jak się to mówi, tasiemce, wiecie o co chodzi. Dzisiaj już jestem zmęczona. Także takie dwa chokery wzięłam do rozdania. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dalej lecimy, co jeszcze wzięłam na rozdanie. Tylko czekajcie, muszę to znaleźć. Czy ja wzięłam dwa czy trzy? Także takie oto dwa zestawy pazurów. Te mi się bardzo podobają. To jest w ogóle teraz jakaś nowość. One właśnie teraz wyszły, bardzo mi się podoba to połączenie. Także takie pazury wzięłam na rozdanie i drugie selfie, takie z cyrkoniami, też bardzo ładne, a te brąz się nazywają, brąz. Ale bardzo ładna jest tutaj kolorystyka, pięknie to musi na dłoniach wyglądać. Także takie dwie paczuszki pazurków jeszcze też dobrałam na rozdanie, ponieważ tak jak mówię, przychodzę z rozdania niebawem. Rzeczy kolejne to są dla Gracjana rzeczy. Takie spodenki kupiłam mu już na cieplejsze dni. Wybrałam, wiem, nie powinnam jasnych, ale nie podobało mi się te szare, granatowe. Jakieś, jak się ubrudzi. No wiem, że niejasne powinnam. Powinnam ciemne, bo żebyś nie ubrudził. W piłkę pójdziesz grać w takich, o. Podobałem, bardzo mi się podobają. Słuchajcie, ten krój i w ogóle przepiękny. Tu na nogawkach jeszcze jakieś fajne naszywki, napisy. Bardzo, bardzo fajne spodnie. I 6 funtów kosztowały te spodenki. Bardzo, bardzo mi się spodobały i nie mogłam się powstrzymać. Więc to jest pierwsza rzecz dla synka. Druga rzecz dla synka, myślę, że nawet i do tych spodenek też będzie super. Funt 80, słuchajcie, te takie basici, takie fajne koszulki. Synek, fajna? Aha. Fajna. I co to jest napisane? Born to be a legend. Nie. No, urodziłem się, żeby być legendą, tak? No. Born to be a legend. No, się urodził, żeby być legendą. Także taka fajna bez ramion. Bez ramion? No, bez ramion, znaczy na ramionczka. Jestem zmęczona, dziewczyny. Funt 80. Dalej kupiłam Gracjanowi spodnie Moro. Fajne? Aha. Mam takie! No, one jeszcze mi się raz podobały, fajne są. Ale przetarłeś chyba. Takie, tak właśnie się zastanawiałam, czy też takie same miał. No i się okazuje, że... Nie? A które ty przetarłeś? Te niebieskie? Któreś masz przetarte, co ubrudziłeś, ja się tak zdenerwowałam. Te niebieskie. No, no to jeszcze jedne będzie miał, takie Moro, bardzo mi się podobają. Będzie miał jeszcze jedną parę i tyle. A wzięłam je dlatego, bo słuchajcie, były przecenione. Były z 9 na 5. Proszę bardzo, za 5 funtów, słuchajcie, to szkoda po prostu, szkoda nie wziąć, naprawdę. Takie bojówki, czy jak to się mówi, tu na dole są na gumkach, także naprawdę super ekstra. Bardzo mi się one podobają. Kolejna bluzka dla Gracjana, funt 80, z tej samej, jakby ten sam krój, tylko inny kolor. Fajna? Misiu? Tak. I na plecach też ma jakieś fajne tutaj napisy, ja uwielbiam takie rzeczy. Także taki topik, funt 80. To jest znowu dla Gracjana i ostatnie dwie rzeczy, jakie kupiłam w Primarku, czekajcie, paragony. Ostatnie dwie rzeczy to koszulki dla Tomasza, poczekajcie, tylko muszę tutaj
pościągać metkę. To koszulinka pierwsza, bardzo mi się podoba ten napis, to jest taki gumowy. Wiem, że będzie fajnie to wyglądało, jemu pasują takie koszulki, także mam tylko nadzieję, że będzie w sam raz. Także to jest pierwsza koszulka. Jezu, myślałam, że to robak, a to jakieś nie wiem co. I druga koszulka w zupełnie innym kolorze, takiej nie widziałam, żeby miał. Będzie też mu fajnie i taka oto niebieska, bardzo ładny niebieski kolor. Fajnie podbija tęciówkę moich oczu. No, fajna. Także super ekstra, też mi się bardzo spodobała. I takie dwie koszulki kupiłam Tomkowi. I to są wszystkie moje zakupy. To jest wszystko. To chyba Wam już pokazywałam ostatnio, nie? Tak mi się wydaje, że tą rzecz chyba Wam pokazywałam, bo leży tu koło mnie, ale chyba Wam to pokazywałam już w poprzedniej części. I to jest koniec. I ja tym, że holem zakończę już tego vloga, nie wiem, ja nawet jak ja go podzielam, dlatego, że nie wiem, ile on będzie, słuchajcie, częściach. Misiu, dlatego, że jeszcze też Wam właśnie dodawałam podczas vloga, dodawałam Wam współpracę, filmik z współpracą Eveline Cosmetics. Ja cały czas stosuję, dzisiaj mamy dzień czwarty. Dzień chyba czwarty, dobrze ja mówię, czy dzień trzeci? Czwarty chyba już. No, dzień czwarty, kiedy próbuję dla Was tą serię, no, Eveline Slim Extreme 4D. Czwarty dzień. No, także ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten holik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania odnośnie czegokolwiek, bardzo proszę piszcie w komentarzach pod filmem. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Jeżeli dzisiaj ktoś ma urodziny, miał urodziny, to oczywiście życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, pozdrawiam, buziaki. Bajo! Bajo!